Hej, witam was w niedzielę, 1 lipca. Pamiętacie mój filtr z trzech beczek o pojemności każda 250 litrów. W dwóch jest keramzyt. Znaczy w tej pierwszej jest na dnie pocięte kawałki peszla, rurek. I no, różnego rodzaju rurek, peszle, węże ogrodowe jako pierwszą warstwę, druga warstwa to jest keramzyt. Są już po pierwszym czyszczeniu, niestety worki cebulaczki, których użyłem, okazały się zbyt kruche i porwały się. One już były czyszczone pierwszy raz w tamtym tygodniu. Musiałem wszystko wysypać z tych worków. Tam są te worki. I tak sobie teraz to pływa. Na odpływ nałożyłem taką siatkę, zrobiłem kratkę, siatkę z starej skrzynki, takiej małej plastikowej, połapane na tretytki. Teraz tego nie będzie widać, ale przy następnym czyszczeniu wam to pokażę. Docelowo znowu będę to zapakowywał w cebulaki, tylko że coś mocniejszego muszę kupić. Ja kupiłem takie jakieś byle jakie w Castoramie i to się porwało przy wsadzaniu tego do beczki. Wybrałem trochę takie mocniejsze. Tutaj jest sam keramzyt. Tutaj jest to zapakowane do tych cebulaków i te cebulaki jakoś się trzymają. Te cebulaki też były dziurawe, jakoś je tam powiązałem nitkami takimi mocniejszymi i trochę i się to trzyma. I co? Spójrzcie, no widać tutaj na cegle trochę mułu, co nie? Muł się osadza dobrze, bardzo dobrze jest wypompowywany z oczka. Osadza się na tym keramzycie i zobaczcie, ja tutaj napowietrzania nie dałem napowietrzania. Tutaj przy odpływie, nie wiem, jakoś powietrze jest na lewo zaciągane przez odpływ, przez grawitację, przez tą wodę i jest wpompowywane na dół do beczki i wychodzi sobie. Także mam darmowe napowietrzanie wkładu filtracyjnego. Zobaczcie. Dźwięki stąd wychodzą, jakby ktoś bimber jakiś pędził. I co? Dobra, tutaj sobie odpływa, a tutaj już jest zamontowana trzecia beczka. Jest trzecia beczka, w której są takie włóknina, taka wata. A na dnie są też rurki, tylko znalazłem taki fajny sposób, że jest jak rura jest od odkurzacza na przykład, taka gruba, wiecie o co chodzi. Każdy ma w domu odkurzacz, niech sobie zobaczy jak jest zbudowana ta rura. Nie pociąłem jej na kawałki, ale wystarczy to grubsze takie żeberko oddzielić lekko nożykiem i ten cała rura od odkurzacza nam się rozwinie w taki pojedynczy jakby drucik, który jest pozwijany jak baranie rogi i można to wrzucić na dno jako warstwę taką wyłapującą najgorszy syf, chociaż tutaj najgorszy syf już został w tamtych dwóch beczkach, ale tak wrzuciłem do tej też. I co? I są gąbki akwarystyczne, wiecie jakie? Takie czarne, kwadratowe, naokoło powsadzane. Chciałbym, żeby ten filtr cały był takimi gąbkami zapakowany, ale niestety taka jedna gąbka 50 na 50 kosztuje 50. Także drogi interes jak cholera. Jest taka wata, jak się wyściela tym tapczany pod szybką z odzysku. Przed użyciem, jeśli macie taki pomysł, jeśli byście robili tak jak ja, to radzę to trochę opłukać, bo tam wiadomo, ktoś prał te tapczany i tak dalej, tam zostało trochę tego syfu. Zawsze jakiś syf tam w to wejdzie, takich jakiejś chemii. Lepiej to wypłukać. Bardzo dobrze wyłapuje najdrobniejsze cząsteczki mułu. Woda tutaj odpływa już praktycznie czyściusieńka. Jakoś dwa dni temu, wczoraj, przedwczoraj, odkurzałem oczko, wyłapując najgorszy muł.
I dzisiaj, właśnie teraz, podszedłem do mojego oczka. O, właśnie to jest taka kratka. Z tej skrzyneczki zrobiłem tą kratkę odpływową do beczki, żeby mi kieramce tu nie wypukiwało. I sobie tak wstałem i sobie przeszedłem się po ogrodzie. Oczywiście zajrzałem do oczka i coś pięknego mi się ukazało. No, woda już chyba dawno nie była tak czysta. Jezu, no. Chciałbym wam to pokazać, ale słońce się odbija od tafli i tak cieńko to widać. Spróbuję przejść z drugiej strony. Między tymi miskantami przedzieram się przez dżunglę. O, nie wiem, no słońce mi przeszkadza. Muszę jakoś iść za tą plamą cienia. Spróbuję wam przybliżyć. No, łap ostrość. Przepiękna ta woda. Czyściusieńka jak kryształ. Zostało tam jeszcze trochę tego mułu. To w poniedziałek sobie jeszcze do odkurzam. Dobrze, że te karpie akurat tak pływają, że to wszystko tymi ogonami zmiatają w jedno miejsce. Tak można to łatwo wyciągnąć. Te cząstki roślin. Im mniej tych cząstek, tym mniej nam woda będzie kwitła. A właśnie chodzi mi o to, bo one tymi ogonami zamiatają i to wszystko się wzburza. Wszystko wzburzają i to pływa w toni. Jak widzicie, sinic brak. Glony nitkowate są. No, stado krasnopiórek przepłynęło. Mam tu chyba z 4 krasnopiórki jeszcze. 4 okonie. Karpi. Koi mam chyba 1, 2, 3, 4, 5, 6 tych starych plus 5 małych i tych takich, jak to się mówi, rzeźnych, czarnych, zwykłych. Mam 2 sztuki większe i tutaj mi się wykluły i już tu są tutejsze 4 sztuki takie kroczki, jak to się mówi. Wykluły się, tarło zostało odbyte, wykluły się karpiki. Przejrzysta woda na maksa. Już bardziej przejrzysta chyba nie może być. Jak widzicie, przy oczku sobie położyłem te płyty granitowe, fajnie mogę sobie pochodzić. Tylko ten miskant trochę tak urósł. Trzeba się przedzierać. Super. Tutaj, jak wam pokazywałem już wcześniej, tę kładkę zacząłem robić. Oczywiście w pewnym momencie cyk, kasa została odcięta. Muszę chwilę poczekać, są ważniejsze sprawy. Kupi się deski, się dokończy. Jak planowałem robić od tamtego momentu, od korzenia tu do końca kładkę, to z tego zrezygnowałem, zrobię po prostu do linii tych irysów dotąd. Będą takie 2 krótkie kładki. Zamiedzieliście filmik ostatnio z kamerki takiej podwodnej, ale ona ma bardzo, bardzo słabą jakość. To jest kamerka byle jaka, kupiona za 60 zł. No ale coś tam widać, można coś nią nagrać. Wszystkie rybki zebrały się w kupie. Wam powiem, że te ryby są bardzo ciekawskie. Co się nie dzieje nad wodą, one zawsze podpływają i zaglądają, co się dzieje. Kilka dni było chłodnych. One się chowają tam, gdzie cieplej, na dnie. One się trochę mnie boją, bo tak nie siedzę przy tym oczku i nie trasuję tych ryb, tak jak widać na niektórych filmach, że są karmione z ręki. No moje są tak jeszcze nienauczone, no ale może jak zrobię kładkę i będzie się mi fajniej tutaj nad tym oczkiem spędzało czas, to może się na tyle przyzwyczają, że dadzą się nakarmić z ręki. No dobrze, są takie nieufne, przynajmniej koty ich nie wyłapują. No ale te karpie już są takiej wielkości, że jakby
kot go zahaczył pazurem o łuskę, to ten by go wciągnął do wody. No bardzo chciałbym wam pokazać, jak to tak fajnie wygląda, ale to słońce to... I dobrze, bo wnika najgłębiej i wszystko widać, ale aparat tego nie lubi. Spróbuję przejść z drugiej strony. Myślę, że jakby to oczko było głębsze, ma 1,5 metra głębokości, a jakby miało ze 3 metry, to do 3 metrów by było wszystko widać. Może kiedyś jak staremu Maćkowi odbiję, to będę pogłębiał, ale to za x lat. Takim widoczkiem pozdrawiam was serdecznie i życzę mile spędzonej niedzieli. Cześć.